Jeleniogórzanki w 15. kolejce Superligi zafundowały swoim kibicom emocjonalną huśtawkę. Piłkarki Tomasza Konica bardzo dobrze weszły w mecz. Były aktywne w obronie i efektywne w ataku. Ponownie wyróżniały się bramkarka Monika Ciesiułka, a w polu Asia Załoga, Sylwia Jasińska i Sabina Kobzar. Po 15 minutach nagle gospodynie zacięły się i straciły kontrolę nad spotkaniem. Po pierwszej połowie był remis 14-14. Po zmianie stron jeszcze przez jakiś czas przyjezdne utrzymały się w grze, między innymi dzięki dobrze dysponowanej tego dnia Mbatian, ale napór KPR sukcesywnie wzrasta. Mecz o wielu obliczach, tak? Bo początek meczu rewelacyjnie, dziewczyny zagrały zarówno w obronie, jak i w ataku. I potem następuje taki moment koncentracji przede wszystkim w ataku, bo tracimy proste piłki. Zespół z Nowego Sącza jest bardzo szybki, na to uczulają dziewczyny. No i doprowadzamy do remisu. W drugiej połowie znowu odbijamy się na 2-3 bramki, znowu gramy poprawnie, doprowadzamy do 6-punktowej przewagi, no i końcówka nam gdzieś ucieka. KPR utrzymał prowadzenie do samego końca. Wynik to 32-29 dla Jeleniogórzanek i zasłużony awans w ligowej tabeli na 8. lokatę.